Jesteśmy w Galerii Sztuki w przyziemiu Starowiślna 36. To jest kontynuacja tych wystaw, tego tak zwanego tournée krakowskiego. To jest ekspozycja bardziej kameralna, wycieniona z innym światłem. I to jest również kontynuacja tego, co było na przykład w Nowochódzkim Centrum Kultury, z tym, że doszło kilka nowych prac pod właśnie tytułem Epicentra, ale również, ale dotyczą podobnych kwestii. Inspiracje są z obszaru właśnie metafizyki, kosmosu, uniwersum, pewnych deformacji struktury przestrzeni, śladów, które wywołują pewne zjawiska w nas lub gdzieś tam dalej. Na pewno światło i cała atmosfera na pewno inaczej wpływają na te prace. Mnie jest, ja troszeczkę nie mam dystansu już do tych prac, chociaż zauważam oczywiście inną percepcję. Percepcja na pewno inaczej działa, oddziaływuje. Można zauważyć inne rzeczy. Prace są troszeczkę jak kosmos, czyli można je oglądać jako całość z dużej odległości, ale również w malutkich, bardzo drobniutkich kadrach. One też, jest mnóstwo niuansów, mnóstwo subtelności, które można zauważyć. A właśnie taka przestrzeń jak tutaj, czyli wyciemniona, kameralna i z innym światłem, wyłania, wzmacnia pewne elementy.